Hillary Clinton oskarżyła Baracka Obama o to, że podczas ostatniego szczytu NATO nie wypełniał jej instrukcji. Oczywiście to nieprawdziwa informacja, ale pokazuje ona, jak bardzo polska polityka różni się od tego, co dzieje się w innych tzw. Tak normalnych krajach. Otora Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, atakuje Lecha Kaczyńskiego, głowę polskiego państwa. Nie wiadomo, czy który z tych polityków ma rację. Wiemy jednak, że polska polityka teraz się kompromituje. Wiemy, że premier i prezydent na długą grzęzną w sporach. Te spory przysłaniają fakt, że tak naprawdę polska dyplomacja nie ma sukcesów. Stosunki z Rosją ciągle nie wiemy, kiedy przyjdzie do Polski premier Rosji Władimir Putin. Stosunki z Niemcami ciągle nie ma przełomu w sprawach historycznych i bezpieczeństwa energetycznego. Stosunki z Ameryką ciągle nie rozstrzygnięta jest sprawa tarczy i strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Równocześnie nie wiemy, jak naprawdę działało albo nie działało MSZ w sprawie porwanego w Pakistanie Polaka Piotra Stańczaka. Wiemy, że John Solecki, Amerykanin, został uwolniony. Można więc negocjować i to skutecznie nawet z pakistańskimi terrorystami. Co więc robi w, taki, w takiej sytuacji szef polskiej dyplomacji? Atakuje prezydenta. Premier powinien się jednak zastanowić, czy potrzebuje ministra takiego, który tak naprawdę działa tylko w kraju i to działa destrukcyjnie.